Właśnie o takie jak ta organizację pożytku publicznego rozgorzała w Dąbrowie Górniczej prawdziwa walka. Choć nie wręcz, to jednak bezlitosna, uderzenia przyjął nie worek, a łamy gazet. Jeden polityk sprowokował: witam, jesteś serdeczną osobą. Więc na odpowiedź nie musiał długo czekać. Jest to w jakiś sposób łamanie pewnego dobrego schematu, dlatego że zaraz się okaże, że za rok będą wisieli wszyscy. A tak naprawdę chodzi o jednego, powieszonego nieopodal urzędu kandydata na prezydenta, którego wizerunek w oczy kole obecnie urzędującego, przez co jego urzędników sprowokował do ciętej riposty. Jestem zaskoczony, że Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej, tak mocno zdominowany przez polityków SLD, mówi nie dla polityków. Polityków, którzy politykami przynajmniej w tej konkretnej sytuacji się nie czują lub czuć się nimi nie chcą. Tak jak Piotr Drygała, który za miejskie pieniądze stworzył i wykupił miejsce pod reklamę promującą 1% i przy okazji bijącą w polityków, a właściwie polityka. Czyli politycy nie powinni zabierać głosu w tym temacie. Myślę, że politycy mogą się znakomicie wypowiedzieć, tak jak przy okazji nowelizacji ustawy o pożytku publicznym, którą prezydent podpisał 12 lutego i to jest chyba miejsce dla polityków. A pan nie jest politykiem? Ja jestem pracownikiem Urzędu Miejskiego. Piotr Drygała, 29 lat, drugie miejsce na liście SLD, radnego miasta za Agnieszką Pasternak. Czy to nie wyznacznik bycia politykiem? Mówi pan co, jak każdy człowiek, który działa społecznie, w pewnym momencie dochodzi się do takiego, a nie innego pomysłu. Ważne tylko, żeby pomysł polityka na siebie nie służył tylko jemu, a 1%, tak jak w fundacji Godne Życie, posklejał rozbite życie niejednemu młodemu człowiekowi. Każdego roku daje przede wszystkim wyżywienie dla około 200 dzieciaków będących pod naszą opieką. Oto kto bardziej namawia do tej opieki, rozpętała się gra polityczna, której nie potrafi zrozumieć specjalista do spraw wizerunku. No i to ewidentnie jest odpowiedzią na to. I to jest kopia. Polityk, zwłaszcza samorządowy, powinien coś dla ludzi, najpierw coś dla ludzi zrobić, a dopiero potem, korzystając z dobrej opinii, starać się o wybór na stanowisko, wszystko jedno jakie. A mieszanie działalności społecznej z polityczną absolutnie nie przeszkadza tym, którzy z 1% podatku są w stanie się wyżywić. Każdy powinien namawiać do dodawania 1%, czy to jest polityk, czy to jest osoba prywatna. To jest szczytny cel. Cel, za który w Dąbrowie polityk politykowi nawet po cichu nie wystawi laurki, a raczej pokaże publicznie język. Jeśli nawet moja akcja uraziłaby kogokolwiek, to jestem gotowy zdjąć te billboardy z jednej strony, a z drugiej strony, jeżeli ta akcja przyniosłaby chociaż złotówkę tym organizacjom, tym 13 organizacjom z Dąbrowy Górniczej, to było warto. Warto będzie, ale dopiero wtedy, gdy okaże się, że polityczne zamieszanie nie obetnie budżetu blisko 20 takich organizacji jak ta. Maciej Wąsowicz, Silesia Informacje.